Na ratuszu mamy 20 cesarzy, a brakuje 50 cesarza, Karola VII, urodzonego przemiennia palickiego w Brukseli. Ratusz stoi na klasztorach. Mamy tutaj cesarz, jest pierwszy Lothar V od Zaksy. Cesarz Henryk III. Teraz mamy cesarz Konrad II. I Otto II. Odtąd drugi. Czyli ojciec królowej Polski, Rychezy. Otto pierwszy, cesarz Otto pierwszy. Współpracował w ewangelizacji z Olgą, świętą Olgą z Kijowa. Otto pierwszy wygonił do Hamburga papieża, 132 papieża Benedykta V, który się urodził w Hamburgu. papież Benedykt V urodził się w Rzymie 2 marca 1915 roku. Został wybrany papieżem pod nieobecność Ottona I 22 maja 1964 roku. Został wygnany z Rzymu 23 czerwca 1964 roku. Przybył z biskupem do Hamburga 17 lipca 1964 roku. Zmarł wybrany przez Ottona I papież i wysłano po świętego Benedykta V. Niestety w międzyczasie 4 lipca 1965 roku zmarł papież w Hamburgu. Otto pierwszy cesarz, pradziadek polskiej królowej od Rychezy. Hamburg. Mamy dzisiaj 9 sierpnia 2022, 80. rocznica likwidacji, planowej likwidacji 527 katolickich Żydów, wśród nich Edyta Stein, która była w Hamburgu, gdzie straciła wiarę. Tutaj była matką chrzestną Rut Konterowicz. Razem z siostrą i z Rut Konterowicz zostały zamordowane w Oświęcimiu 9 sierpnia 1942 roku. Mamy świadectwo z dachu, że tego dnia w bloku kapłanów padł sesman, który wyszukał kapłana, który miał za winklem cudowny medalik, pobił tego kapłana i wyszedł. Obserwował tych dwóch kapłanów, którzy, jeden się spytał dlaczego. Byli to kapłani, którzy byli w tym samym transporcie z transportem do Oświęcimia 28 maja 1941 roku, co był Maksymilian Kolbe. Było 304 Polaków. Maksymilian Kolbe już było przeznaczony na śmierć 14 sierpnia 1941. Rocznicę zwycięstwa księcia Bolesława Chrobrego z Kijowa, zdobycia Kijowa 14 sierpnia 1018 roku, jak również była to rocznica, kiedy Matka Boska objawiła się świętemu Jackowi, obiecając mu pomoc 14 sierpnia 1223 roku w kościele Trójcy Świętej w Krakowie, gdzie jest pochowana mama króla Jana III Sobieskiego, Teofila Sobieska, która jest od 29 lutego 1704 roku w niebie.
Wszyscy święci błogosławieni, Edyto Stein. Matko Boża, Królowo Polski, Królowo Świata, wspomagajcie nas wszyscy. Jezu, ufam Tobie.